Żur, jajka, wędliny i kiełbasa to podstawowe potrawy, które znajdą się na wielkanocnym stole w hali Morrisu, gdzie po raz pierwszy odbędzie się śniadanie wielkanocne dla samotnych. To śniadanie wielkanocne tegoroczne w Chorzowie odbędzie się w hali Morris. W niedzielę wielkanocną o godzinie 9 rano zapraszamy, drzwi otwieramy już tam godzinę wcześniej, więc zapraszamy wszystkie osoby samotne, potrzebujące, których to też nie stać na jakby urządzenie własnego śniadania we własnym domu. Zapraszamy na pyszny żurek, który będziemy gotować w wielkim garze przed halą Morris, który ten zapach będzie się już unosił. Można powiedzieć, że po zapachu będzie można dotrzeć do tej hali łatwiej. Będą oczywiście oprócz jedzenia, które będzie składało się z różnych sałat, kiełbas, szynek, różnego rodzaju mięso oczywiście, ciasta, kawy, herbaty, to oprócz jedzenia, które musi być na stole, my dajemy też tym osobom program. Nie, to nie jest tylko jedzenie na stół, to jest bycie wraz z tymi osobami. To wolne miejsce przy stole jest po to, aby ta osoba mogła usiąść i przeżyć te święta. Na scenie są, oprócz oficjalnych powitań osób duchownych, będzie spektakl teatralny pokazujący właśnie te wydarzenia biblijne, będzie również chór wielkanocny i różnego rodzaju rozmowy ciekawe przy stołach. A śniadanie wielkanocne nie tylko w Chorzowie, ale także w Brazylii. Czy może Pan o tym opowiedzieć? Tak, my zawsze nasze projekty rozdzielamy i w tym roku trafiło na miejscowość Cruz Machado w Brazylii. Jest to miejscowość przedziwna, ponieważ 65% mieszkańców tej miejscowości to są nasi rodacy z Polski. Polonia, która jest piątym pokoleniem Polaków, która zachowała język polski. To są Polacy, którzy wyjechali sprzed I wojny światowej z Polski, kiedy jeszcze Polski nie było tak naprawdę, po powstaniach i uciekli z Polski myśląc, że trafiają na ziemię mlekiem i miodem lejącym się, płynącym. Okazało się, że to była ciężka ziemia do wykarczowania, wielu z nich niestety pomarło tam. Dzisiaj to już jest piąte pokolenie. Mówią dalej po polsku, zachowują Polskę, zachowują polską kulturę, tradycję i no niesamowita radość dla nich, kiedy niedawno tam byliśmy i ugotowaliśmy dla nich polski żurek, w ogóle nie znali tego smaku. O dziwo im smakowało, wracali, dokładki brali i ucieszyli się na wieść o tym, że chcemy dla nich zrobić właśnie święta wielkanocne, polskie święta w Cruz Machado w Brazylii. Oczywiście, żeby takie wydarzenia mogły się odbyć, trzeba ludzi, trzeba wolontariuszy. Myślę, że około setki, 150 potrzeba tutaj w Chorzowie, aby to wydarzenie się odbyło. Mamy około 50 stałych, więc potrzeba jeszcze troszkę. Jeśli chodzi o Brazylię, wyjazd to około 20-30 osób z Polski, tyleż samo mniej więcej doleci też z Kanady. Polaków mieszkających w Toronto, którzy chcą pomóc to śniadanie, bo chcemy wspólnie je zrobić. My tu Polacy z Polski, Polacy również z Kanady, pomóc Polakom właśnie w Brazylii. Jeśli chodzi o produkty, to oczywiście ilości są ogromne. Tu prawie nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o jajka, kiełbasy, szynki, bo im będzie więcej, tym więcej będzie tego na stole. Chcemy oczywiście przetransportować również to do Brazylii, żeby te polskie produkty były na stołach właśnie też Cruz Machado. W tym roku po raz pierwszy dania będą przygotowane także w wersji wegańskiej i wegetariańskiej.